Dokładnie 100 lat temu, 1 kwietnia 1920 roku, powstała parafia Żarów. Wówczas należało do niej 1650 wiernych z Żarowa, Łażan i Mrowin. Dziś świętująca w tym roku setny jubileusz swojego funkcjonowania parafia liczy zdecydowanie więcej wiernych. 10 lat wcześniej, 29 września 1910 roku, jak podaje żarowskie stowarzyszenie labiryntarium.pl, miało miejsce uroczyste poświęcenie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystością przewodniczył wówczas proboszcz katedry wrocławskiej, ksiądz Artur König. Budowę samego kościoła rozpoczęto 16 miesięcy wcześniej, w maju 1909 roku. W tej chwili mamy wiernych około 5 tysięcy. Mieszkańców jest oczywiście troszkę więcej, ale mówię tutaj o tych, którzy się do parafii przyznają, z parafią są w jakiś sposób związani. Parafia to z jednej strony to, co materialne, to co widzimy, kościół, plebania, cały teren wokół kościoła, ale również parafia to konkretni ludzie, konkretne wspólnoty, które są w naszej parafii, działają. W tej chwili jesteśmy w takiej trudnej chwili, kiedy w jakiś sposób mamy taką, można powiedzieć, narodową kwarantannę i ta parafia jest taka bardzo cicha, plebania jest bardzo cicha, aż ciężko się do tego przyzwyczaić. Ale zawsze tutaj jest bardzo dużo ludzi, są wspólnoty, takie największe wspólnoty to Żywy Różaniec, wspólnota Domu Bożego, Odnowy w Duchu Świętym i te wspólnoty mają swoje małe grupy, spotykają się tutaj każdego tygodnia, a więc ruch raczej jest dosyć duży na plebanii, ta parafia i ta plebania żyje tymi ludźmi i zawsze się nimi cieszymy. Mam taką głęboką nadzieję, że już niedługo będziemy znowuż mogli wspólnie tutaj się spotykać, modlić się, budować sobą nawzajem i wspierać. Żarowska parafia to jednak nie tylko kościół, plebania i cały zagospodarowany przy nim teren. To także ludzie, parafianie i wspólnoty, które prężnie działają przy żarowskim kościele. Największe z nich to Żywy Różaniec, Wspólnota Domu Bożego i Odnowy w Duchu Świętym. Budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem parafii, jak czytamy na stronie żarowskiego stowarzyszenia labiryntarium.pl, był ksiądz Herman Klimke. W 1907 roku, po 4-letnim pobycie w parafii pod wezwaniem Świętej Barbary w Pastuchowie, młody wikary został wysłany do Żarowa z zadaniem sprawowania posługi duszpasterskiej i budowy w Żarowie kościoła katolickiego. 3 lata później, przy dzisiejszej ulicy Adama Mickiewicza, stanął nowy kościół. 19 lipca 1920 roku ksiądz Klimke został ustanowiony proboszczem nowo powstałej parafii Żarów, określanej wtedy również jako parafia Żarów-Łażany. Jeśli chodzi o proboszczów, tak sobie myślałem, liczyłem, to ja jestem chyba 15. proboszczem w tej parafii i też taka refleksja, która mi się ujawniła, pokazała to, że jesteśmy obdarowani naszym kościołem, tą plebanią, bo przecież my żeśmy tego nie tworzyli, zwłaszcza kościół. Ci, którzy ten kościół tworzyli, budowali, już odeszli. Ten kościół zostawili nam w darze, a dar, jak mawiał ksiądz biskup Pazdur, jest zawsze dany darmo, ale też i zadany. I myślę, że tak odczytujemy, ja jako proboszcz, parafianie, ale też i poprzednicy moi, poprzedni parafianie, odczytywali ten kościół, tą plebanię właśnie jako wielki dar, o który trzeba dbać, który trzeba rozwijać. Każdy dobry gospodarz wie, że w domu trzeba zawsze co roku coś zrobić, bo jeżeli się nie zrobi, to potem nie będzie wiadomo, w co ręce wsadzić. Jakoś wszyscy to czuliśmy, rozumieliśmy i te działania podjęliśmy w naszej parafii. Nie czuję się tutaj tym, który coś nowego zaczął, raczej jako ten, który kontynuował dzieło po swoich poprzednikach. I z takim rozrzewnieniem wspominam pierwszą rzecz, jaką nam się udało zrobić w kościele, która funkcjonuje do dzisiaj, to wyświetlacz do tekstów pieśni. Ten wyświetlacz, kiedy się pojawił w kościele, wtedy stał się taki mały cud, bo nagle słychać było, jak pięknie wszyscy parafianie śpiewają, mając tekst przed oczyma.
I do dzisiaj, kiedy spotykam się z innymi księżmi czy z ludźmi świeckimi, to trochę z taką zazdrością na nas patrzą, na naszą wspólnotę, mówiąc, jak pięknie w waszym kościele się śpiewa. To oczywiście też zasługa naszej pani organistki, pani Joli, która pięknie gra, pięknie śpiewa i dzięki niej też wszyscy ten śpiew, tą modlitwę śpiewem podejmujemy. Na przestrzeni lat wiele się zmieniło. Nowe przedsięwzięcia oraz inwestycje, wśród których należy wymienić remont organów kościelnych, wsparty również przez gminę Żarów, nowe ławy, odrestaurowane rzeźby, nowe witraże, drzwi, zmieniły wygląd budynku naszego kościoła. W związku z sytuacją epidemiologiczną, na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, kiedy parafia świętować będzie jubileusz. Do tematu będziemy jeszcze wracać i na bieżąco Państwa informować.